Witam, chciałem przedstawić jeden z nowszych modeli Nokia N82, akurat w wersji srebrnej. Wyszła teraz niedawno też wersja czarna. Telefon pracujący na Symbianie, najnowszym Symbianie zresztą. Co mogę o nim powiedzieć? No więc, po pierwsze, najważniejsza rzecz, aparat posiada matrycę 5 megapikseli z lampą ksenonową, robiącą naprawdę świetne zdjęcia, szczególnie wieczorem świetnie wychodzi. Dużo w ogóle funkcji multimedialnych, dodatkowych do funkcji aparatu. Aparacik, znaczy telefon dostajemy z kartą SDHC 2 giga, Nokia taką daje. Można sobie dodatkowo dokupić karty już nawet z tego 16 giga. Naprawdę fajnie, szybko chodzi. Symbian trzeciej generacji jest naprawdę tutaj w tej Nokii świetnie zrobiony, natomiast bardzo dobrze, szybko chodzi samo menu. To już nie ma tego efektu zamulania jak w tych modelach poprzednich. Zresztą procesor 333 MHz już daje swoje. Co możemy jeszcze dodatkowego o tym telefonie powiedzieć? Wbudowany GPS, Nokia Map 2.0. Wbudowany WLAN, Wi-Fi, w dzisiejszych czasach to już powinien być standard. Dodatkowo bardzo dużo można sobie wgrać różnych własnych aplikacji, typu na przykład DivX, możemy filmy DivX-a sobie tutaj wgrać. Dodatkowo kupę innych programów, na przykład programy, które działają z czujnikiem ruchu, też możemy powgrywać. Możemy przeglądarki internetowe, Opera Mini, naprawdę bardzo fajnie chodzi w tym telefonie. Zresztą zainstalowana przeglądarka, która jest na stałe, w tym telefonie też sprawdza się bardzo dobrze i dosyć szybko, fajnie wczytuje stronki. Wyświetlacz zastosowany w tym telefonie posiada 16 milionów kolorów, także naprawdę jest bardzo czytelny, 2,4 cala, także jest to duża zaleta. Filmy oglądane na tym telefoniku wyglądają już naprawdę fajnie. Telefon posiada gry nowej generacji, już to jest Engage, platforma Engage 2.0. Gry naprawdę wyglądają świetnie. Dodam, że zastosowany dodatkowy procesor, właśnie który jest w tej Nokii wbudowany, obsługuje już tą grafikę taką 3D, także naprawdę gry wyglądają świetnie. Zastosowana bateria w tym telefonie nie wystarcza niestety na długi czas użytkowania. Nokia podaje, że jest to kilka dni, natomiast w rzeczywistości dwa, góra trzy dni wytrzymuje ten telefon, no ale przy takiej już większym, intensywnej pracy, głównie na przykład GPS czy GPRS, no to jednak pobiera Wi-Fi tak samo i można powiedzieć, że w ciągu jednego dnia pada ta bateria. Co jeszcze mogę dodać? Nokia w zestawie daje kabel. Właśnie, kabel, dzięki któremu możemy podłączyć sobie do telewizora ten telefonik. Także wszystko, co robimy na tym telefonie, jest widoczne na ekranie telewizora. Naprawdę świetna sprawa. Dodatkowo gniazdko, gdzie możemy podłączyć już słuchaweczki. I jest to naprawdę dobre rozwiązanie, bo kupujemy obojętnie jakie słuchawki w sklepie i jack pasuje tutaj. Jeszcze jedna ciekawa funkcja tego telefonu to autorotacja.